Halo, dzień dobry, że się mamy na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale trzeciego sezonu serii Polowanie na serii, w której polujemy na wszystkie zwierzęta dostępne w grze The Hunter Classic kolejności alfabetycznej. Dzisiaj ostatni z naszej kolega Wapiti, jeleniowej serii, jeleń wirgnieński. Występuje na wielu rezerwatach, przy czym wybraliście Red Feather Falls. Ja zawsze mówię Father, ale Father to ojciec, to chodzi chyba o pióro, czyli Feather, chociaż to też nie jestem pewny co do tego, że tak się wymawia po angielsku to słowo. I mniej nie ma to większego znaczenia, znajdujemy się na tym rezerwacie, gdyż go wybraliście. Nic zaskakującego. Z takich informacji na wstępie dodam parę rzeczy. Pierwsza, dzięki wielkie za wspierającego Lokę oraz Paweł. Przy czym zaznaczam, panowie, jeżeli oczywiście to oglądacie, bo może nie oglądacie, ale jeżeli to oglądacie, to daję znać, że, bo może tego nie wiecie, ja prawdopodobnie z końca tej serii, czyli polowanie na, kończę z YouTube'em, jeśli chodzi o Huntera, przynajmniej w takim szerokim zakresie, czyli dodawanie na bieżąco, pewnie raz na jakiś czas wleci. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, ale wiecie, jeżeli jesteście tutaj, żeby sobie nabijać rangę i coraz wyżej, to no, darujcie sobie, bo szkoda hajsu, nie? Lepiej sobie kepsa kupić czy coś. No. Gdzie ty, babisiu? Kebaby! Kurwa z mięsem! Wiecie o co chodzi, daję znać po prostu, może nie macie tego świadomości, nie? Bo jesteście dosyć stosunkowo niedawno. Ja to mówiłem na gęsiach śnieżnych, więc dawno odcinek. Kultura FS jest taka, że kiedy wybierzemy się na kaczki, to będę polował tylko na krzyżówki. Trudno się mówi, bo na nie sprzęt posiadam. Nie mam czasu na umawianie się, dogadywanie terminów z inną osobą. One by mnie strasznie stopowały, a one będą po tym materiale, więc one, te kaczki się jakoś specjalnie nie różnią. Punktowane są podobnie, rary są podobne, mapa ta sama, no wiecie, no nie mam. Inne wabiki troszeczkę. Po prostu tak podjąłem decyzję. No mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. A my przejdźmy sobie do jelenia wirgińskiego. Występowanie: Whiteheart Island, Logger's Point, Red Feather Falls, Rogarow Bayou. Minimalna punktacja 25, maksymalna punktacja 215, maksymalny CSS 120, maksymalna waga 100. Stacja na podstawie paroża, przy czym występuje wariant nietypowy paroża, tak zwany Mylkus, jeśli chodzi o jelenia. Oba przypadki mam nadzieję wrzucę jako grafikę. Samice oczywiście nie są punktowane, skoro jest to jeleń. Nietypowy umaszczeń brak, rzadkie umaszczenie typowy zestaw, czyli Piebald Albino Melanistic. Jelenie te uważane są za jedne z nielicznych ssaków, w których noworodki potrafią skakać niemal od razu po urodzeniu. Są zwierzętami stadnymi. Tworzą grupy. Mają niesamowity zmysł węchu, który jest kluczowy dla wykrywania zagrożeń. Dieta może się różnić w zależności od pory roku, dostępności pożywienia. Zjadają trawę, liście, pędy, drzew, grzyby i owoce. Młode jelenie wirgińskie mają niebieskie oczy. Te niezwykłe oczy są spowodowane przez obecność związanej z kolorem błękitnym substancji chemicznej w rogówce. Z czasem jelenie dorastają, ich oczy zmieniają kolor na brązowy. Są dobrze przystosowane do zimowych warunków. Występowanie. Standardowo robię to po prostu wcześniej, zaznaczam, w interesie czasu. Tutaj jest zasada dosyć prosta. Dzielicie sobie mapę na pół, mniej więcej, i one występują na południu, a na północy znowu pojawiają się jelenie czarnogoniawskie. Jeśli chodzi o bronię, dzisiaj nietypowo, bo w rękach bych, nie wiem czy ktoś poznał, ale brytyjski 303. Mam strasznie małe doświadczenie z obyciu tą bronią. Czekajta, bo tutaj już mamy pierwszego. Blisko. Mam niewielkie obycie z tą bronią, ale bardzo pamiętam dobrze, że strasznie była słaba. Więc zobaczymy, jak to wygląda, czy coś się zmieniło, bo może z czasem jakieś buffy, jakieś nerfy, nie wiem. A broń na cicho, tym razem ugubloczkowy Snake. Jeden pin na 20 metrów, więc będziemy działać. W razie W jeszcze handgun 44. A tak poza tym, tutaj niewiele się zmienia. Psa biorę, bo z racji, że zabieram takie bronie, wypadałoby, bo jeżeli broń jest słaba, no to będziemy się jej tropić. Tutaj może dojść do sytuacji, że będę słabo strzelał, bo tu jest jeden pin, a dawno zwykło tego nie strzelałem, więc wiecie, przyda się pies. Babik jeden, standardowy zestaw, więc cóż, możemy przejść do polowania, myślę. Lecimy. No to co, słuchajcie, lecimy sobie z pierwszym seansem, który jest gdzieś tutaj w okolicy. Zawołałem sobie psa, przedtem jeszcze dokonamy aktu tutaj spryskania się, co by, wiecie, no jednak dobry węch niby ma, no zresztą już mogę schować. A tutaj mamy fetę sprayu, tak zwaną, kto pamięta, ten wie. Więc przespajmy się, 30 minut. Jest bardzo gorący dzień w dniu dzisiejszym w rzeczywistości i przyznam się szczerze, że komputer generuje ilość ciepła nad wyraz dużą. Mam wrażenie, że mam za 30 stopni pokoju, co wpływa dosyć mocno na mój komfort. No ale trudno, jakoś spróbujemy poprowadzić sobie to polowanie. Zaczniemy sobie od znalezienia naszego samca. Ja sobie tak go orientacyjnie zaznaczyłem. Aha, on jest gdzieś tam bardziej. Dobra, to na razie zróbmy tak, podejdźmy sobie, jeszcze go nie wabiłem.
ale chyba powinienem, bo ten trop dźwiękowy, powiedzmy, został oddany przez niego już jakiś czas temu, więc mógł się kawałek przemieścić. Myślę, że zaczniemy sobie z grubej rury, czyli na głośno. Z reguły to robimy na odwrót, zaczynamy na cicho. Ale tutaj warto zaznaczyć jedną rzecz w przypadku tego jelenia. No, on jest nazywany również jeleniem białoogoniastym, white tail deer, nie? Ty, inny czy ten sam? Ty, patrzcie, jak się przemieścił. Już jest tutaj. Widzicie? Więc dobrze, że ja się trochę wstrzymałem. Bo chłop jest dosłownie tam. O czym chciałem wspomnieć? O tym, że jest to jeden z nielicznych jeleni, który porusza się samotnie. Czyli jeżeli zobaczycie samca, mówię oczywiście o samcu, jeżeli zobaczycie samca, który się porusza, widzę go, jest tam. Słabinki. Dlaczego? Czyli idzie wśród jakichś samiec, to jest to tylko i wyłącznie przypadek. One respią się samotnie i chodzą samotnie. No i jest to oczywiście gatunek jelenia, który potencjalnie ma możliwość znalezienia takiego, który będzie miał nietypowe poroże. No to wspominałem w specyfikacji, ale warto też to podkreślić. Ja dawno żadnego nie spotkałem. Zobaczmy, jak wygląda ta luneta. Aha, czyli to jest ta luneta, która jest w Mosinie. Nie pociesza mnie to, bo to będziemy musieli, zmuszeni będziemy. Tym bardziej, że ta luneta jest strasznie gruba. Znaczy, chodzi mi o, no, to siatkę, nie? Bo w przypadku Mosina, przynajmniej tak mi się wydaje, może mylę gry, ale jeśli chodzi o Mosina, wydawałoby mi się, że tam chyba ta siatka była dosyć cieńsza, co ułatwiało trochę celowanie. No i tutaj przybliżenie, tylko czterokrotne, nie? Więc słaminko. Dobra, idzie sobie. Dobra, poczekajmy. Możemy nawet pastora rozłożyć. Myślę tak na biegu, co by sobie jeszcze ułatwić. O, tam chyba hałasu nie generował, więc nie mamy co się przejmować. Jest bardzo blisko. Ale z takiej odległości, nawet jeśli ta broń byłaby słaba, to celując mniej więcej w ten sposób, raczej powalimy zwierzę. No ale coś tam będziemy działać, będziemy próbować oczywiście z trochę dalszej odległości próbę strzelać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy próbować również, no, coś z tego łuku też strzelić. No i zaczynamy sobie od słabego, od słabej sztuki, trzeba to przyznać. Od razu go zbieram. No, dostał dosyć wysoko. Włócław odroba żołądek, 64 punkty, 25 CSS, czyli nic specjalnego, nie? Nie będę zdjęcia robić, no liczę na to, że coś ciekawszego jeszcze znajdę. Jeśli chodzi o jelenie wirginijskie w tym terenie, można je spotkać razem z wapiti głównie. Później tutaj jeszcze się łosie zaczynają, a tutaj to już typowo tylko wirginijskie i łosie. Więc są to tylko dwa gatunki, powiedzmy, w tej części. I w tej części, tak. Przy czym wirginijskie oczywiście tu wszędzie, gdzie zaznaczyliśmy. I to są też takie ważne informacje, myślę, IRL, o których można wspomnieć. Ja sobie kropkę już oznaczę. No i pójdziemy sobie mniej więcej jakoś tutaj drogo. Będziemy szukać również jakichś potencjalnych śladów. Tutaj nawet jeden jakiś jest, więc od razu, zanim zrobimy przejście, myślę, że sobie go sprawdzimy. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Odzywał się tutaj wapiti. Chyba zresztą był nagrany. Więc podejrzewam, że będzie to stado wapiti. No, no dokładnie. To wszystko to będą wapiti. Widać ewidentnie, że jakaś chmara się tędy przemieszczała, zresztą chyba... Nie, dobra, wydawało mi się. Dam jakiś kurde borowik, widzę, rośnie. To czemu nie, podnieśmy go. Standardowo godzina 8. Jezu, ale jaki bydlak, ile on waży. 1800 gramów, nie? 2 kilogramy szlachetne, nie? Borowik. Tutaj my widzieliście jeszcze przeładowanie broni, jest dosyć oryginalne, dlatego warto oczywiście pokazać. No i dobra, idę sobie dalej. Będę oczywiście dawał wam znać w momencie, kiedy coś się wydarzy. Starannie tutaj obserwuję teren. Niewiele się przemieściłem. Chciałem wspomnieć o tym, że lustrowanie terenu w tym miejscu, no, nie jest takie proste, bo one jednak są dosyć brązowe, nie? Strasznie mają podobny kolor do drzew. Tutaj jest o tyle fajnie, że z jednej strony, no, to zalesienie jest dosyć, że tak powiem, gęste, nie? Ale z drugiej strony mało jest właśnie takich krzaków jak tutaj. Przez to dosyć fajny sposób można obserwować tereny na daleko, bo jednak te przestrzenie między drzewami są dosyć dobrze widoczne i to pozwala na wypatrywanie jakiegoś tam potencjalnego osobnika z naprawdę sporych odległości, tak jak tutaj 230 metrów widzimy, że mogłoby coś tam się przemieszczać. Ale mówię, problem stanowi oczywiście fakt tego, że taki jeleń, no, wtapia się jednak w te drzewa, porusza się dosyć wolno, bo one raczej nie kusują za bardzo, więc trzeba być ostrożny i dobrze się wpatrywać. Pamiętam, na ile mam rozwinięte tutaj tropienie. W poprzednim odcinku widzieliśmy, że mogłem na podstawie tropów samca, o, patrzę bardzo, i to jest samica. Dobra, to tu już mamy potwierdzenie, że również w przypadku tego jelenia, no, ja jestem jeleniowaty, dużo na jelenie polowałem w przeszłości, więc tutaj mnie to kompletnie nie dziwi.
No i dobrze, bo teraz widzicie, nie musiałbym się wracać. Nie wiedzę, czy jest to samiec, czy samica. Teraz mając pewność, że jest to samica, po prostu oszczędzam czas. No i to jest też bardzo ważne. Dobra, jestem z powrotem. Widzę kolejną sztukę. Wypatrzyłem ją samodzielnie. Dosłownie przed chwilą skończyłem gadać i widzimy. Kolejna sztuka, totalnie beznadziejna. No, będzie troszeczkę ciekawa. Ciekawsza na pewno od swojego poprzednika. Ale nadal nic specjalnego. Przy czym można trochę pomyśleć w ten sposób, że w ostatnim materiale mogliśmy trochę wyczerpywać nasze szczęście. Kto oglądał, ten wie, co się działo, więc ja mam, że tak powiem, jestem spełniony od ostatniego materiału i na razie jakoś specjalnie nie będę się tym przejmować, że będziemy znajdować takie osobniki. Potencjalnie oczywiście, bo to jest dopiero druga sztuka, no jeszcze trzy minimum. Już może bierzemy sobie jakieś ciekawsze miejsce do poczekania naszego jelenia. Myślę, że ta górka jest dosyć ciekawą opcją, chociaż jest ona jeszcze daleko dosyć od niego. Nie chciałbym aż tak na niego czekać, bo jak widzimy, te jelenie dosyć wolno się poruszają. A więc no, wiecie jak jest. No, tutaj idzie sobie on. No jest ładniejszy, widać już, że jest dużo, dużo ładniej. No może, czy aż tak dużo, to nie, ale na pierwszy rzut oka różnica jest widoczna. A ty co? Ty się połóż. Pozycja leżąca, oczekuję na podejście naszej ofiary, która znajduje się mniej więcej tam. Na X-ie oczywiście warto pamiętać w takich nieznanych funkcjach tej zacnej gry, że można sobie free look włączyć, obserwować boki. Co też oczywiście czynię, bo tutaj chciałbym go jednak chyba tym razem na cicho walnąć, licząc na to, że coś jeszcze gdzieś w okolicy być może. Ponownie przemieszczam się w stronę tutaj tych trzech małych akwenów wodnych. Potem odbijemy sobie w stronę ambony, myślę, gdzieś tak niedaleko granicy. No, tak między tą drogą a granicą. I może jeszcze trzecią sztukę uda nam się spotkać. To jest dosyć optymalne miejsce, jeżeli chcemy rozpoczynać grę i polować właśnie na te jelenie. Dlatego właśnie to miejsce wybrałem, co jest oczywiste. A tutaj czekamy i nadal wabimy. Białogoniasty jest już 50 metrów od nas. Jest relatywnie blisko, że idzie prosto na nas i tutaj się odsłoni dosyć ładnie na tej drodze, która jest chyba jakieś 20 metrów. Dokładnie, więc tutaj będziemy mogli spokojnie sobie strzelać do pierwszy pin. Słyszymy już go wyraźnie. Jeśli się zatrzyma, nawet jeśli nie, to będziemy strzelać. Dobra. Strzał perfekcyjnie. Tutaj chyba jest łopata łosia. Myślałem, że to jakiś krzak leży, a tu chyba... Tak. Zgadza się. Dziwne, bo tu łosie nie występują, ale... Więc niech będzie, 57. Nic specjalnego. No i cóż, no... Podnieśmy go. Zrobię sobie zdjęcie z nim, bo... Już czuję, że... Już nie może być w serce. Dobra, parę zdjęć zrobiłem dla pewności, żeby coś ciekawego sobie później wybrać i myślę, że ruszam sobie zgodnie z planem dalej nasza podróż. Czyli tutaj, strzeliśmy już dwie sztuki, są to samce, co cieszy, a przebyliśmy nie całe ponad pół kilometra, więc dobrze, jest dobrze. O, jest to nawet jakaś łania i to bardzo blisko. O, to prawie jest tą rzeź połóż. Tak blisko to się łani nie spodziewałem. No dobra, no powiedzmy, że tam jest. Skądś tam odzywa, to być tam musi, tylko chciałem to wiedzieć dużo wcześniej. Ja sobie troszeczkę podejdę. A tutaj jest, dobra, widzimy ją. Zdecyduje się do nas wrócić jak najbardziej. Ile jest ona od nas? 80-70 metrów. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest nasz. To jest pokłosie naszego wyboru, czyli strzelania na cicho. Co daje nam możliwość. Zyskanie jeszcze łani, tylko nie wiem, czy ona mnie nie widzi, ja się położę. No raczej mnie nie widzi, 60 metrów. Mogę sobie tak strzelić na pałę. A tylko nie wiem, na ile się ten celownik podnosi, wiecie o co chodzi. Nie wiem, jest tyle. No. Chyba tak. Z tego co pamiętam, jest to najcichszy łuk bloczkowy, warto o tym pamiętać. Oczywiście minusem jest tylko to, że ma celownik jaki ma. Ale jeżeli wypracujecie sobie polowanie z jego udziałem, no to dochodzi wam tutaj po prostu największa jego zaleta, czyli cisza.
Dobry strzał widzę. Może nawet serce. Tak, jest serce. No to dobry strzał. Dobra, od razu sobie ją podnosimy, idziemy dalej. Tutaj nie będziemy się specjalnie na nią pastwić. Sobie zaznaczyłem to miejsce. No i to jest tam. Dobra, to idziemy zgodnie z planem naszą trasą. Na razie ten obszar, powiem wam szczerze, wydaje się dosyć czysty, gdyż nie ma tu tutaj żadnych śladów. W ogóle sobie teraz przypomniałem, coś kojarzy jeszcze ten... Czy dzieje się coś dalej w przypadku tej grupy, która szerzyła dezinformację w postaci ludzie przeciw myśliwym? Pamiętam dosyć dobrze tą grupę, która potrafiła wykorzystywać jakieś zdjęcia z zagranicy i przypisywać to, co działo się na tych zdjęciach polskim myśliwym, manipulując w ten sposób informacją, a na dole dodając sobie oczywiście, jak to mieli w zwyczaju, numer konta, aby zasilać ich fundusze, celem oczywiście potencjalnej walki z myśliwymi, którzy są tacy źli i niedobrzy. Ciekawe, bo po prostu kiedyś się bardzo dużo o nich się słyszało, a teraz, no wiadomo, są dużo inne tematy od 2-3 lat, zaczynając od 2020 roku i przypadek koronawirusa, który o dziwo totalnie zniknął. Magicznie. Chociaż ja dobrze wspominam ten okres, bo okres spadków na aktywach finansowych, gdyż ludzie po prostu myśleli, że koniec świata następuje. Można było się w łatwy sposób zaopatrzyć w tanie aktywa, które nie powiem, że teraz troszeczkę urosły i dały troszeczkę zarobić, więc polecam wam. Oczywiście tutaj pewnie 90% nie ma w ogóle pojęcia o inwestowaniu, ale pamiętajcie, jeżeli dzieją się takie rzeczy jak ta i macie z tyłu głowy, że może niekoniecznie świat się jednak skończy, to warto się zastanowić nad potencjalnym zakupem jakichś tanich aktywów i przetrzymania ich do czasu, kiedy się sytuacja nie ogarnie, bo może trochę kapitału zbić na tym. Przy czym nie mówię tutaj o pojedynczych spółkach, tylko o szerokim rynku, ale o tym nie dzisiaj. Dotarłem tutaj, do tego miejsca. Ale tak jak mówiłem, no nic się tutaj nie dzieje specjalnego, bo nie ma żadnych śladów, żadnych. Więc odbijamy sobie już tutaj z tej drogi, którą się kierowałem. I lecimy gdzieś, no w stronę tej ambony, tak jak to zwyczaj mieliśmy. Myślę, że po drodze coś się tam wypatrzy, bo jednak kawałek tam jest. Sporo śladów, podejrzewam, że to będzie to. Dokładnie, Wapiti. Jest i ona. To ona. Bogini seksu. Dobra, no to ją mijamy z prawej strony. Patrząc na ślady, które były tam, może nie być sama. Dlatego tym bardziej oddalimy się. Pójdziemy sobie tędy. Przejdziemy sobie do ambony. I nie wiem, czy się nie topniemy, żeby sobie trochę pochodzić po otwartych terenach w ramach urozmaicenia. No bo tutaj wszystko to są lasy, nie? A tutaj gdzie są te jaśniejsze tereny, to są takie wysepki. Ale myślę, że dobrze znacie Red Feather Falls. No ale kto nie wie, tam są bardziej otwarte tereny, na które też moglibyśmy się pobujać. Wy wiedzieliście, że ciąża słonia może trwać na 24 miesiące? Ja pierdziel, ale buziwa 2 lata prawie, nie? Czy nie wiem po co to mówię, ale tak się dowiedziałem dzisiaj. Chciałem się z tym podzielić, tak? Może ktoś nie wiedział. Jest kolejna, niestety łania, ale coś tutaj się pojawiło nareszcie poza tymi Wapiti. Jako, że jest na naszej drodze, no to trzeba by nie przytulić jej strzał naszą. Naprawdę dostała. Niestety nie tak dobrze jak ostatnio, ale ważne, że trafiliśmy. Ja sobie pozwolę takie strzały oddawać, że tak powiem, trochę z dalsza, bo wiecie, no chcę trochę ten łuk przypomnieć sobie, jak się z niego strzela. Zastanawiam, na co mi to jest, bo znając życie w kolejnym materiale wybiorę się z inną bronią cięciwową, więc to jest tak trochę bez sensu, ale jest sobie jakieś tam tłumaczenie. No, jeszcze za mną jakoś. To łania dalej za mną idzie, nie? Ja się przemieszczam, a ona za mną. Poszła w kimę, to my sobie do niej podejdziemy. Pewni siebie podejdziemy do niej. Mając na uwadze to, że tutaj jest ta nasza tura krwawi.
Ale spoko, bo w tym momencie dałby jej czas, żeby się wykrwawić. I wrócimy sobie do niej za chwilę. Nadal mając na uwadze to, że może być tu coś więcej. Jesteśmy już niedaleko tego jeziora. To jest dosyć znane przez mnie miejsce. Zawsze jak rozpoczynałem po tej stronie leśniczówki i jeżeli wybierałem się na południe, trafiałem tutaj. No i tutaj zaczynały się łosie. Właśnie na wysokości tej ambony. Więc tutaj pewnie zamiast wapiti zaczną się łosie. Takie mam oczekiwania. A tutaj mamy naszą panią, która sobie leży. Ty, dobra. To jest chyba ta. Tak, to jest chyba ta, co dostała z łuku. To trochę zmienia moje plany. I padło. Stała w nogę, więc za nisko. Okej. Okay. To mamy 4 sztuki, 2 łany, 2 byki. Idziemy dalej. Witam kolego. 136 metrów. Jesteś ustawiony dosyć optymalnie. Dobra. Spróbujmy na to odległość podać cokolwiek z naszym tutaj brytyjskim. Przemieścił się, jest tutaj. Dobra, leży. Nie wiem, czy ten drugi strzał dostał. Ale widać, że dostał na jedno płuco raczej. I to był raz. Dostał 2 razy, to by raczej padł w tym miejscu, w którym dostał, potencjalnie by dostał drugi raz, nie? Więc, no dobra, te 130 metrów na jedno płuco jeszcze można się przebić. Ale widzicie, 130, nie? Ja strzelałem gdzieś tam, dobra, no tam powyżej też nie za bardzo się opłaca, bo jednak ten celownik jest strasznie mały. Ale dobra, no tutaj myślę, że najciekawsza sztuka. Przynajmniej tak mi się wydaje na oko. Tak myślałem, jedno płuco. Tendencja rosnąca, co prawda 105 to jest nadal bardzo słaby średniak, ale zaczynaliśmy od 64, potem 102, teraz 105. Jest ok, powiedzmy. No, zainteresowałeś mnie. Czyżby on? Dokładnie. Zdaje się, że jest po drugiej stronie. To dobra, jeżeli tak jest, to podjedziemy sobie na spokojnie tutaj i zrobimy tak. Spróbujemy go oczywiście pozyskać i tępniemy się już na drugą leśniczówkę, bo jednak jest i pójdziemy sobie jeszcze troszeczkę zobaczyć, co się dzieje, ale nie za długo na te tereny tam otwarte, może jeszcze coś spotkamy, no ale fajny bilans mamy, spoko, bo to będzie 6 sztuka i będziemy 4-2 mieć. Oczywiście zobaczymy, czy będziemy mieć, bo jeszcze musimy go pozyskać, a z tymi brońmi nie jest to wcale takie proste. Dobra, już na tym etapie zacznę sobie wabić. Oczywiście on wcale idealnie nie musi być po drugiej stronie, może być na przykład na wysokości tej rzeki. No ale obserwujmy, bo jest to istotne. Na ten moment nic nie widzę. No cholera, jest. Czy jestem w stanie go oznaczyć? Tak jest, 75-115. Kolejny średniak niestety. Ale tutaj postępujemy analogicznie, strzelę sobie tutaj na spokojnie. Dobra, zaczął się ruszać, więc odpuszczam. Czy jeszcze czy coś może tutaj po drugiej stronie rzeki się znajduje? Widzę, że nie ma żadnego ruchu. Skoro tak się ustawił, to wykorzystamy sobie pozycję na terenie. Rozmontujmy i zobaczmy. Czy nadal tendencja będzie wzrostowa? Zobaczmy, ile miał ostatni. 105. Bym mógł mieć maksymalnie 115, tak? Z tego co pamiętam. Serce. Dzisiaj te serca, przyznam się, że jest tendencja niewielka, wzrostowa, ale jest 107. Siadają te serducha. Nieźle, nieźle. Słuchajcie, tutaj mamy do czynienia chyba z wersją, bo to chyba nie jest Piebald, nie? To jest chyba ta wersja Light, która jest nietypowa. Ale to jaka ciekawostka. Sporo łosi łazi i jeden z nich to nietypowy, do tego samiec. Nie no, Light, bo Piebald to jest pewnie w całości taki płaciaty, nie? A to wersja Light właśnie tylko od głowy. No, jest fajnie. Może to najdobrze, że to tylko Light, bo trochę przykro by było nie mieć długiej broni na niego i musieć go podejść, chociaż podchodzenie łosi to nie jest jakaś trudna sprawa. Łania, ale to łania to tam jest.
Ty. Widziałeś to? Ja pierdzielę, ale siadło. Ty, co mi wychodzi ostatnio z tych... Kurde... Co jest? A to nie, że ja tu, wiecie, ostatnio jakieś treningi robiłem czy coś, bo... Tego łuku to ja tak... Od dawna nie używę. Ale jajca, ale siadło, panie. Dostała jakąś kręgi czy coś, nie wiem. Bo żyje. Wiecie, najpierw chciałem ją po prostu oddać, bo samica, mówię, no... Słabo, jakbyśmy sami co zakończyli ten materiał. Więc sobie pomyślałem, że sobie ją postrzelam, nie? Wziąłem trochę tych strzał. Czy to sobie wymienię od razu. Mówię, co mi zależy. Może akurat trafię. No i patrz. Dostała w jakieś kurde kręgi czy coś. Strzał taki średni, bo dostała, widzicie, na tyły, ale przez to, że wysoko. No to... Niezły fart. Kręg trzeci. 113, 14 metrów z Snake'a. Nice. Kurde, kolejne łania niestety. A mi się kończy czas. Chyba będę zmuszony. A nie chciałbym być zmuszany. Bo lepiej jak człowiek nie jest zmuszany, niżeli jest zmuszany. Rozumiesz? Rozumiesz, mordo? Dobrze, pani łanio. Objaw nam się. Objaw. Swe oblicze. Mam wrażenie, że pani Łania była słyszalna przeze mnie. Znaczy ja słyszałem ją. To mi chodziło. No jest gdzieś tutaj, tylko jej nie widzę. Jest tutaj. To się oddala. Oż cholera jasna, ty. Jednak szła w moją stronę. Pierdziele. Nie za dużo was? Tryb łowcy activated. Nad? Cel. Au. W ogóle jestem idiotą, bo ja zapomniałem, że mam wiatrak. Zamiast go użyć. Chociaż może nie, bo by wam szumiało. Ale no, będę się zbierał, bo ja tu nie usiedzę. Po prostu na zewnątrz za 30. W środku już chyba więcej niż 30. Się czuję, jakbym w jakiejś saunie siedział. A tu widzicie, same łanie niestety. No nie, tylko trafiamy. Ale no cóż, z tym możemy zrobić. No niewiele. Mówi tutaj jeszcze, wiecie, przesprincić coś, ale sobie taruję, żeby mieć aż 9 sztuk. Dobra. Kontrolne wabienie. Coś? Gdzieś? Chyba nic. Tutaj czekaj, tam coś idzie. Ty, kolejna kurwa babka idzie, ty. Serce! Ja pierdzielę. Headshoty dzisiaj siadają, nie? To takie niezłe. Domknijmy temat w ten sposób. Dobra, możemy zakończyć nasze polowanie. Upolowaliśmy aż 10 sztuk. Sporo łań pod koniec. Najwyższy CSS 51,90, tak średniak. Łączny CSS 176, prawie 177. Najładniejsza sztuka miała 107 punktów. Więc jeśli chodzi o trofea, dzisiaj od materiału dosyć średni, ale coś tam posiadało z tyłu łuku. Mam nadzieję, było w miarę przyjemnie. Kolejne materiały, idziemy na kaczki. Jak wspominałem, kaczki typowo krzyżówki. A nie wiem, co jest później totalnie, bo mi wyleciało z głowy. Co jest po kaczkach? Może jakieś kojoty czy coś? Coś na K na pewno. W każdym razie w tym materiale to wszystko. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.